Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Drodzy bracia i siostry, przez 40 dniami obchodziliśmy święto Narodzenia Pańskiego. Dzisiaj wspominamy dzień, w którym Jezus został przedstawiony w świątyni. W ten sposób nie tylko wypełnił przepis prawa Starego Testamentu, lecz spotkał się ze swoim ludem, który z wiarą go oczekiwał. Symon i Anna, prowadzeni i oświeceni przez Ducha Świętego, przybyli do świątyni, poznali Chrystusa i z radością wyznali wiarę w Niego. Podobnie i my, zgromadzeni przez Ducha Świętego, dążymy na spotkanie z Chrystusem. Znajdziemy Go i poznamy w przełamaniu chleba, a kiedyś spotkamy się z Nim, gdy przyjdzie w chwale. Módlmy się. Boże światłości prawdziwa, źródło światła wiecznego, oświeć serca wiernych, aby wszyscy, którzy zgromadzili się w tej świątyni z płonącymi świecami, mogli kiedyś oglądać blask Twojej chwały przez Chrystusa Pana naszego. Idźmy w pokoju na spotkanie z Chrystusem. Światło na oświecenie. Módlmy się. Wszechmogący, wieczny Boże, Twój Syn jednorodzony, który przyjął nasze ludzkie ciało, został w dniu dzisiejszym przedstawiony w świątyni. Pokornie Cię błagamy, spraw, abyśmy mogli stanąć przed Tobą z czystymi sercami. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków.